Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu poniedziałkowym na webinarze, który dzisiaj poświęcimy tematowi ekstraktów full spektrum konopi siewnej, zawierającej pełne spektrum kanabinoidów, czyli substancji aktywnych, które stały się bardzo modnym tematem w 2022 roku. Ci z Państwa, którzy wcześniej nie mieli okazji spotkać się ze mną, chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że w swojej pracy łączę trzy sztuki leczenia. Sztukę klasyczną medyczną, jestem lekarzem medycyny, sztukę dietetyki i suplementacji w tej dietetyki, tej dietetyce, jestem dietetykiem i jestem również dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. Jest to moja pasja od wielu, wielu lat, aby starać się łączyć te trzy techniki. Pewnie możecie Państwo znać i zapewne jest ich bardzo wielu wspaniałych ekspertów w dziedzinie zielarstwa i fitoterapii. I myślę, że zgodziliby się ze mną, że temat ekstraktów konopnych jest w Polsce, pomimo, Szanowni Państwo, tego, o czym będę wspominał, jest to najczęściej polecana substancja aktywna w 2020 roku w środowisku aptekarskim i w internecie jako pewna nowość, nowum, które ma służyć suplementacji, uzupełnianiu zbilansowanej diecie. Zresztą, Szanowni Państwo, to jest o tyle ciekawe, że wchodzi nowe prawodawstwo, które od stycznia 2023 roku pozmienia nam trochę, zresztą bardzo pozytywnie, informacje na temat zawartości substancji aktywnych, w tym THC, a więc substancji psycho, jakby to powiedzieć, pobudzającej i wpływającej na naszą psychikę, która zawsze jest taką ością niezgody osób, które chciałyby, żeby ekstrakty konopne były bardzo popularne i z drugiej strony mamy lobby, które blokuje zastosowanie powszechne kanabinoidów, które uważa, że konopie są dużo gorsze na przykład od alkoholu. I wiecie Państwo, że alkohol jest powszechnie dostępny i to bez ograniczeń, natomiast ekstrakty konopne są cały czas niestety na czarnej liście i tutaj troszeczkę będzie pozytywnego uregulowania, troszeczkę łatwiej będzie nam proponować suplementy zawierające THC, choćby w niewielkich ilościach, nie będą to musiały być preparaty, w których w ogóle nie ma THC, w ogóle nie ma THC. Są usankcjonowane normy i teraz inspekcja sanitarna już będzie miała podstawę do tego, żeby nie traktować suplementów diety z THC w sposób tak rygorystyczny. Wystarczy odpowiedniej jakości badanie potwierdzające, że nie mamy więcej niż 0,3% THC od stycznia 2023 roku. Tak przynajmniej donoszą niektóre pozytywne gołębie pocztowe w naszej branży fitoterapeutycznej. Więc fajne zmiany. Ja oczywiście nie będę się ograniczał, Szanowni Państwo, do tych technicznych i sprawnych elementów, dlatego że one stanowią tylko bazę. Na co dzień tak naprawdę dużo ważniejszą rzeczą jest to, w jaki sposób ekstrakty konopne wpływają na nasze zdrowie i w jaki sposób możemy je używać. No dobrze, ponieważ w nazwie olejów pojawia się CBD, więc będziemy dość dużo rozmawiać na temat kanabinoidów tego typu, ale musicie Państwo wiedzieć, że tych substancji aktywnych, które są w full spektrum, czyli w pełnym spektrum po ekstrakcji z konopi siewnej, nazywa się około 100 różnych substancji aktywnych tego typu, a około 500 w ogóle substancji aktywnych wszelkiego typu w ekstraktach konopi siewnej, więc bardzo bogate, przebogate źródło substancji
pozytywnie, co podkreślam, wpływających na nasz organizm. I tutaj też, szanowni państwo, warto wiedzieć, wspomnieliśmy o THC, czyli o tej substancji, która, no, powiedzmy, jest traktowana jak substancja narkotyczna zakazana, czyli ekstrakty z marihuany zawierające duże ilości THC. Zresztą jest coś takiego jak marihuana lecznicza i niektóre osoby mogą mieć na receptę wypisaną tą marihuaną leczniczą. Natomiast CBD jest pozbawione tego wpływu psychoaktywnego, które ma THC. Jednocześnie, szanowni państwo, skoro CBD nie ma tego negatywnego, w cudzysłowie podkreślam, działania co THC, to dlaczego dopiero teraz, w XXI wieku, tak, wracamy do tematu ekstraktów konopi? Jeżeli zobaczycie państwo historię ekstrakcji CBD i THC, to zobaczycie, że ta ekstrakcja CBD trafiła na bardzo, bardzo fatalny moment, kiedy szczególnie prawodawstwo amerykańskie zaczęło wrzucać wszystkie substancje aktywne, psychoaktywne do grupy narkotycznej. Bali się bardzo Amerykanie, że marihuana może deprawować społeczność, że ma negatywny wpływ na stabilizację struktury społecznej, że do używania marihuany będą nagabywać różne jednostki, które będą chciały niszczyć ten amerykański system. No i tak zaczęto walczyć z narkotykami, że w tą całą grupę wrzucono również marihuanę. Marihuanę, która moim zdaniem jest dużo mniej niebezpieczna od alkoholu. Szanowni państwo, i to kategorycznie podkreślam, alkohol ma udokumentowane działanie niszczące organizm, a przy jego nadużywaniu powoduje bardzo wiele ciężkich chorób, które kończą się przedwczesnym zgonem. Kompletnie nikt na to nie zwraca uwagi, ponieważ mamy gigantyczne lobby finansowe, które sobie z tego żyje. Natomiast marihuanę od biedy gdzieś tam w niewielu wskazaniach wrzucono bidulkę marihuanę leczniczą. Więc CBD, które w tej chwili ekstrakty konopne, gdzie kluczowym kanabinoidem jest CBD, są dopuszczone w tej chwili i tak późno, ponieważ CBD po prostu, jak było wyizolowane w latach 40. i później była wyjaśniona struktura tego kanabinoidu w latach 60. XX wieku, po prostu żyła sobie w cieniu THC. No i była niestety przez przypadek również, zaliczając do tej grupy, blokowana. No ale na szczęście wraca do łask. Czyli możemy teraz zacząć mówić, co to jest to CBD. Źródłem CBD, czyli kanabidiolu, są kwiatostany konopi siewnej. Możecie państwo rozróżniać, tak dla przypomnienia, konopię siewną i konopię indyjską. Konopia indyjska jest zakazana i niektóre odmiany konopi siewnej zawierające zbyt duże ilości THC też są niestety niedopuszczalne. Są bardzo selekcjonowane te odmiany konopi siewnej, żeby gdzieś tego THC nie było za dużo. Stąd kanabidiol, czyli kanabinoid pochodzenia roślinnego, posiadający bardzo silne właściwości wielokierunkowe, jest i stał się tak popularny w Polsce, że jest najczęściej wymienianym w różnych korespondencjach, w poleceniach substancją aktywną i kanabinoid. Dzieje się tak dlatego, że jak państwo wejdziecie, a troszeczkę państwu to przypomnę w zakres działania kanabinoidów, to zobaczycie, że one mają nie tylko właściwości przeciwutleniające czy przeciwzapalne, ale też wspomagają odporność, działają neuroprotekcyjnie, przeciwlękowo i przeciwdrgawkowo, stąd marihuana lecznicza czy z THC jest polecana na przykład w lekoopornych padaczkach u dzieci. I tutaj też musicie wziąć pod uwagę coś takiego. Wiemy,
że zioła mają fantastyczny wpływ na nasz organizm. Różne zioła mają określony wpływ na nasz organizm. Ale branża farmaceutyczna nie chce robić badań na ziołach. Chce sobie wyselekcjonować w fabryce jakąś jedną substancję chemiczną, zrobić badania i wprowadzić lek. Stąd ilość badań, jakie są prowadzone na świecie na ekstraktach roślinnych zawierających dużo różnych substancji, jest bardzo niewielka. Bo tak naprawdę ci, którzy robią gigantyczne na tym pieniądze, czyli branża farmaceutyczna, nie jest zainteresowana tymi badaniami i nie będzie płacił profesorowi 50 milionów za to, żeby przebadał wpływ, nie wiem, dziurawca i babki i nie wiem, ekstraktu z konopi siewnej, dlatego żeby wszyscy to używali, bo to się nikomu nie opłaca. Tak? No niestety pieniądze tutaj odgrywają kluczową rolę, więc tych badań na CBD, na kanabinoidach tak naprawdę nie jest za wiele. I te, które udało się wyłuskać, będę Państwu też dzisiaj przedstawiał, żeby pokazać ten szeroki wpływ kanabinoid. Bardzo ważna rzecz teraz, szanowni Państwo. Bardzo ważna rzecz. Zapamiętajcie, że kanabinoidy, w tym CBD, jest jednym z najbardziej genialnych przykładów tego, że stosowanie tych ekstraktów jest suplementacją, a więc uzupełnianiem zbilansowanej diety, uzupełnianiem niedoborów substancji aktywnej w naszym organizmie. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Jako wzór możemy podawać kanabinoidy. Nie wiem, tak jak witaminę C suplementujemy i uzupełniamy niedobory, to nawet nie tak, bo to jest bzdura. My nie produkujemy w ogóle witaminy C, więc my ją po prostu musimy dostarczać. Natomiast nasz organizm produkuje nasze własne kanabinoidy. Czyli my mamy nasz układ endokanabinoidowy i my produkujemy kanabinoidy. Ale z różnych powodów ilość tych substancji aktywnych produkowanych przez nasz organizm może się zmniejszać, przez co dochodzi do zaburzenia równowagi i osoby z wiekiem albo w związku z różnymi chorobami przestają być zdrowe, bo brakuje im naszych wewnętrznych kanabinoidów. I my wtedy uzupełniamy, suplementujemy zewnętrzne, czyli te z roślin pozyskane kanabinoidy i to jest właśnie idealne odwzorowanie, że suplementacja full spektrum oleju CBD jest wzorcem suplementacji uzupełniającej zbilansowaną dietę, ponieważ w naszym organizmie może dochodzić do zaburzeń i niedoboru kanabinoidów i możemy być chorzy. No słuchajcie, bardzo, bardzo prosta relacja, chcę to podkreślić. Podobnie jak, nie wiem, fajnym porównaniem jest witamina D3 i na słoneczku gdzieś tam sobie go produkujemy, ale później w okresie jesienno-zimowym już nam brakuje, więc powinniśmy suplementować, a więc uzupełniać. I dokładnie tak samo, ale nie sezonowo, tylko de facto do końca życia niektórzy z nas powinni bardzo intensywnie suplementować kanabinoidy. Czyli ten nasz układ endokanabinoidowy, co potwierdziły badania, brak tych substancji może powodować wzrost częstości występowania stanów zapalnych, nasilenie objawów chorób autoimmunologicznych, na przykład łuszczycy czy fibromialgii. Ten układ endokanabinoidowy stał się celem różnych badań, ponieważ okazało się, że to jest potencjalne miejsce działania substancji aktywnych. I tu branża farmaceutyczna znalazła swój cel, cel terapeutyczny, że różne substancje mogą łączyć się z tak zwanymi receptorami układu. Jak coś się podamy jakiś lek albo substancję zewnętrzną,
dochodzi do połączenia z receptorem i wzbudzana jest określona reakcja. Tak? Czyli cel terapeutyczny, jaki tutaj przyświecał tym badaczom, był taki, że ten układ może wpływać na prawidłowy bilans energetyczny, na regulację apetytu, na ciśnienie krwi, na regulację odbioru bólu, my oczywiście nie rejestrujemy suplementu kobiet w ciąży, ale na przykład embriogenezę, czyli wpływ na prawidłowy rozwój płodu, kontrola nudności wymiotów, wspieranie pamięci, uczenia się, czy odpowiedź immunologiczna. A w takich stanach patologicznych mówimy tutaj o pozytywnym wpływie na przykład u osób chorych na chorobę Parkinsona. Zobaczcie, jak szerokie działanie i stąd takie gigantyczne zainteresowanie. To, co chcę również przypomnieć, bo pojawiły się też w naszym wachlarzu produktów kosmetyki, z których zawierają również substancje aktywne z CBD, układ endokannabinoidowy wpływa również na fizjologiczne funkcje skóry, na jej wzrost i różnicowanie. A więc ten układ reguluje prawidłowe funkcjonowanie skóry i ma też działanie przeciwzapalne i regulujące w produkcji sebum w skórze. Więc zobaczcie, że nie tylko zdrowie to widoczne takie w różnych chorobach, ale również regulacja prawidłowego funkcjonowania i działania skóry. Troszkę przypomnę, zanim przejdziemy do zastosowania olejów konopnych full spectrum, że możecie się spotkać, szanowni państwo, z różnymi rodzajami olejów CBD. I jedną rzecz proszę zapamiętać. Czym innym jest olej CBD, który produkowany jest z tak zwanego izolatu CBD, czyli tam macie jedną substancję, którą ktoś wyizolował w laboratorium, połączył to z jakimś olejem i sprzedaje to za 50 albo 70 zł. Czym się różni ten olej CBD od oleju full spectrum? No jak sama nazwa wskazuje. Jeżeli ktoś wam chce sprzedać olej CBD z izolatu, a nie będzie się tym chwalił, tylko wam powie, że ma po prostu taniej, to musicie państwo podjąć samodzielną decyzję. Czy chcecie mieć sztucznie wyprodukowany izolat CBD w oleju, czy chcecie mieć full spectrum, a więc zawierający wszystkie substancje aktywne z konopi siewnej olej, czyli około 100 różnych kanabinoidów, w tym jednym z nich jest CBD. Ja to podkreślam, żebyście państwo posiadali tą wiedzę, bo często spotykać się będziecie z różnymi zarzutami, że na przykład olej full spectrum, który macie, jest taki drogi, a ja sobie widziałem w internecie i kupiłem sobie 3 razy tańszy, ha, ha, ha. No to jest żart, słuchajcie, naprawdę. To jest kpina z jakości substancji aktywnych i ekstraktów, które możecie stosować. Więc nie polecamy oleju z izolatem CBD, polecamy full spectrum olej CBD. Czyli jak wyselekcjonujemy już określony gatunek konopi siewnej, żeby zawierał duże ilości CBD. Później mamy profesjonalny system hodowli, zbioru i suszenia, tak, żeby nie zniszczyć substancji aktywnych. Później analizujemy skład terpenów i kanabinoidów. Terpeny odpowiadają za specyficzny zapach i smak też oleju konopnego. No i później wchodzimy w ekstrakcję i full spectrum olej CBD z Natur D jest produkowany pod wpływem ekstrakcji w nadkrytycznym CO2. Jest to, szanowni państwo, uznaje się w sposób bezpieczniejszy od ekstrakcji alkoholowej ze względu na to, że przechodzą te najważniejsze substancje do ekstrahentów, do ekstraktów. Nie. Natomiast na przykład gdyby była jakaś nieprawidłowa hodowla i gdyby były na przykład metale ciężkie w
roślinie, to one już w ekstrakcji nadkrytycznej nie znajdą się w oleju. Oczywiście właściwy nadzór nad systemem produkcji, wzrostu roślin, zbioru i suszenia i później analiza składu chroni nas przed tym, żebyśmy wybierali tylko i wyłącznie najwyższej jakości surowiec. Jak Państwo będziecie chcieli sobie skorzystać z oleju CBD My Life, bo tak nazywa się seria My Life CBD Natural Day, to te suplementy diety są w takich buteleczkach z dozownikiem, czyli nie kroplomierz, tylko po prostu jest już gotowy dozownik, podajnik w opakowaniu. No dobrze, troszkę wprowadzenia, system endokannabinoidowy, opakowania, produkcja, to przejdźmy do tych fajnych elementów zdrowotnych. Przejrzymy sobie kilka takich podstawowych informacji na temat zastosowania ekstraktów full spektrum CBD. Z tych publikacji, które Państwo możecie sobie znaleźć w internecie, zwróćcie uwagę, że będą tam informacje na temat wspierania serca i naczyń krwionośnych. Bardzo dużo będzie neuroprotekcji, czyli ochrony mózgu. Będzie informacja o chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera. Bardzo dużo będzie cały panel informacji o pozytywnym wpływie i zmniejszaniu stanu zapalnego. Będzie redukcja bólu. Z chorób takich, gdzie stan zapalny macie silny, to jest łuszczyca, to jest trądzik, tak? To wszystko będzie i choroby autoimmunologiczne. Znajdziecie informacje o leczeniu uzależnień, bezsenności, pozytywnym wpływie na poprawę stanu zdrowia u osób z chorobami nowotworowymi, bardzo dużo na temat dzieci i autyzmu, cukrzycy, zaburzeń odporności czy pozytywnego wpływu osób, które były leczone na COVID-19. Czyli zobaczcie, jak szeroki wpływ będzie miała suplementacja tymi ekstraktami i co jest też bardzo ważne, to jest wszystko oparte na naszym wewnętrznym systemie endokannabinoidowym. My po prostu uzupełniamy te substancje aktywne. No i tak przejdźmy sobie pomalutku przez kilka wybranych elementów i to, jaki wpływ będą miały te full spektrum. Na przykład trądzik. Słuchajcie, no przecież trądzik ma bardzo wiele osób i to nie tylko młodzież, ale często osoby dorosłe już i ekstrakty konopne zmniejszają produkcję sebum i zmniejszają stan zapalny skóry. Więc jakby z samej swojej funkcji i roli będą wspomagały osoby z trądzikiem. Ponieważ wiemy o neuroprotekcji, wiemy również o wspomaganiu regulacji pracy mózgu i rytmu dobowego i poprawie procesu zasypiania. To między innymi dlatego dodaliśmy do ekstraktów full spektrum w Naturday melatoninę. I jedna z postaci zawiera nie tylko full spektrum ekstrakt, ale również melatoninę. Są badania potwierdzające, że ekstrakty CBD wspomagają zmniejszenie łaknienia na substancje uzależniające. Patrzcie się, wywalili konopie indyjskie, THC i inne jako substancje, nazwijmy to, narkotyczne, czyli cała grupa substancji takich psychoaktywnych. A okazuje się, że full spektrum CBD wspomaga w leczeniu uzależnień. Bardzo ciekawy paradoks, słuchajcie. Co mamy dalej? Lęk i depresja, czyli wspomaganie utrzymania dobrego nastroju. Podkreślam jedną rzecz. Element wpływu na lęk, na depresję i wszystkie te elementy wpływające na nasze zdrowie wymagają upływu czasu, czyli kiedy zaczniecie stosować ekstrakt CBD, to trzeba obserwować ten organizm przynajmniej miesiąc czasu, dlatego że ten organizm przyzwyczaja się do wzrostu poziomu kanabinoidów i obserwujemy jego reakcję.
Czasem reakcja dość długo się nie pojawia i później pomalutku zaczynają się procesy regulacji. Polecam Państwu cierpliwość. To są ekstrakty naturalne, ekstrakty roślinne. To nie jest na takiej zasadzie jak silna substancja chemiczna, którą podajecie w lekach i ona bardzo szybko potrafi zadziałać, więc zawsze tutaj na to proszę zważać, że ten czas jest potrzebny. Mamy również informacje o tym, i tutaj trwają badania na ten temat poszerzone, jaki jest wpływ ekstraktów konopnych u osób chorych na schizofrenię. Badania przedkliniczne, tutaj podkreślam, przedkliniczne, obserwacje osób, które stosują, sugerują pozytywny wpływ ekstraktów konopnych u osób z różnymi chorobami nowotworowymi. Tutaj, szanowni Państwo, podkreślę jedną rzecz, według informacji zawartych w tych badaniach, mówi się o tym, że te informacje wymagają dalszych, silnych, wieloośrodkowych, randomizowanych i zaślepionych dalszych badań klinicznych. Więc bardzo ostrożnie w formułowaniu wniosków, szczególnie w relacji z lekarzami, bo tutaj może się komuś, kto się za bardzo podniesie, oberwać. My mówimy o informacjach przedklinicznych, sugerującymi pozytywny wpływ, czyli często empiryzm, odczucia pacjentów i wstępne badania prowadzone, ale nie silne badania kliniczne. Także proszę o tym pamiętać i też bardzo ostrożnie w polecaniu olejów konopnych wszystkim uogólniam osobom, które byłyby chore na jakiekolwiek choroby nowotworowe. To nie jest panaceum na wszystkie choroby. Tak? Proszę pamiętać, zawsze obserwujemy wpływ u osoby, która będzie stosowała. Na pewno będzie wspomagała powrót, szczególnie po chemioterapii u tych osób do zdrowia. Więc nie będzie negatywnego wpływu, tym bardziej, że szanowni Państwo, proszę pamiętać, bo to z zasady i będę to powtarzał jak mantrę. Jeżeli lekarz ma wątpliwości, że chcecie podać substancje aktywne, to proszę jakby przypomnieć, że jest to suplementacja, czyli uzupełnianie czegoś, co w naszym organizmie powinno być, a może po prostu być za mało kanabinoidów naszych endogennych, tak? Także mechanizm jest bardzo prosty. Są choroby autoimmunologiczne i tutaj powrót do homeostazy, wyrównanie nadreaktywności organizmu. O tym mówią różne obserwacje i badania. Że to jest wszystko związane z dużą ilością obserwacji, zmniejszaniem stanu zapalnego. Dobrze, teraz troszkę o skórze, ponieważ przypominam Państwu, że poza olejami w kroplach, olejami full spectrum CBD, mamy również kosmetyki z ekstraktów olejów konopnych. I to nie jest przypadkowe, dlatego że oleje CBD poprawiają jakość skóry. My mówimy tutaj nie o stosowaniu ich zewnętrznie, przede wszystkim endogennym wpływie, pozytywnym oleju. Na tym się dzisiaj koncentruję. Czyli jak mamy osoby z wypryskiem, gdzie jest stan zapalny, łuszczycą, gdzie mamy stan zapalny i zbyt szybkie dojrzewanie komórek skóry, tworzy się łuska. Mamy trądzik, czyli łojotokowe zapalenie skóry, albo ugryzienia komarów. Takie błahostki można by było powiedzieć. To tam wszędzie udowodniono pozytywny wpływ kanabinoidów i CBD. Czyli patrzcie, macie kogoś, kto ma stan zapalny skóry. Udowodniono, że stosowanie CBD w stanach zapalnych skóry przynosi duże złagodzenie tych objawów. Macie kogoś, kto ma łuszczycę. Udowodniono, że kanabinoidy hamują proliferację ludzkich keratynocytów i hamują, mają potencjalną wartość terapeutyczną w łuszczycy. Tak? To jest oczywiście lek. Wtedy my w ogóle nie wchodzimy w ten zakres. Pamiętajcie, że my po prostu uzupełniamy niedobory, a więc mamy suplement, suplementujemy. Ale wiemy, że warto. Pytanie, czy będą dobre na AZS? Tak. Jeżeli macie, bo tutaj pytanie na forum pan Damian.
jeżeli macie dwa mechanizmy, jeżeli macie nadreaktywność i macie stan zapalny, to obydwie te cechy występują w AZS-ie. AZS jest bardzo trudny w leczeniu, to nie jest tak, jak podacie CBD, że zaraz wam zniknie AZS, atopowe zapalenie skóry, ale tak, z mocy swojego działania należałoby na wszelki wypadek, powiem w ten sposób, zacząć suplementację kanabinoidów egzogennych, czyli zewnętrznych, które mamy w full spektrum oleju CBD u osób, które mają AZS. Właśnie dlatego, żeby wykluczyć te dwa elementy. Autoimmunologię, nadreaktywność i stan zapalny. Komary. No, słuchajcie, jest październik, ciepło się zrobiło. Mnie dzisiaj w nocy dwa te gamonie pogryzły po prostu w nocy. I tutaj warto się przypomnieć, nawet w październiku okazuje się, że stosowanie właśnie substancji aktywnych CBD zmniejsza reaktywność histaminową, a to oznacza zastosowanie w alergii skórnej i w ugryzieniach komarów, bo tam mamy dużą reakcję histaminową, zaczerwienienie skóry, tak, obrzęk, ten stan zapalny. Więc zobaczcie, jak szerokie działanie ekstraktu. No i proszę, atopowe zapalenie skóry, słowo się rzekło, i wyprysk. Stosowanie CBD poprawia jakość nie tylko skóry z łojotokiem, ale też poprawia jakość zniszczonej skóry z atopowym zapaleniem skóry. I tutaj mamy badanie na temat zastosowania żelu kanabinoidowego. I tutaj, szanowni państwo, to jest w ogóle super rzecz, ponieważ olej CBD można również stosować na skórę. Tak? Na skórę. Więc stosowanie kosmetyków, gdzie mamy ekstrakty z kanabinoidów, będzie miało bardzo dobry wpływ. Właśnie pozytywny, poprawiający jakość zniszczonej skóry i jednocześnie można zastosować endogennie full spektrum olej CBD. A tutaj mamy też łojotokowe zapalenie skóry, czyli mamy to zmniejszanie sebą i działanie zmniejszające stan zapalny, tak, udokumentowane działanie. Więc zobaczcie, nie tylko pozytywny wpływ na bardzo wiele różnych punktów, miejsc, gdzie pojawiają się różne dolegliwości w naszym organizmie, ale co ważne, również pozytywny wpływ na naszą skórę. Teraz, ponieważ CBD, full spectrum, ma bardzo silny wpływ przeciwzapalny, na slajdzie znalazłby się również olej Omega Oleum Forte IQ. Muszę państwa zachęcić i naprawdę polecam, szczególnie tam, gdzie, a właściwie każdy z nas ma jakieś stany zapalne, żebyście państwo stosując CBD, testując CBD, możecie zacząć jakby samodzielnie, żeby nie dodawać innych przeciwzapalnych ekstraktów, żebyście jakby państwo się przekonali, czy macie silne, zauważalne efekty, czy to trwa u was dłużej. Natomiast zachęcam do tego, żeby w tej dłuższej suplementacji łączyć Omega Oleum Forte IQ z olejem CBD. I teraz, mając na uwadze nie tylko smak ekstraktów My Life CBD, ale również potencjalne ich zastosowanie, zrobiliśmy trzy odmiany 10%, tak, olejów CBD. Czyli macie full spektrum, a 10% z tych kanabinoidów to są kanabidiol, czyli CBD. Mamy zatem olej My Life Power z ashwagandą, czyli silny adaptogen. Mamy relax z melatoniną i mamy klasik bez żadnych dodatków. Po to, żeby wykorzystać, żeby była synergia działania
Tutaj w międzyczasie pojawiają się pytania, szanowni państwo. Ja bym bardzo chciał, żeby ta interakcja z państwem była zachowana, żebyście mieli, jak tylko będę potrafił odpowiedzieć państwu, od razu mieli informacje. Jest pytanie pani Zofii o przyzwyczajenie organizmu do substancji. Teoretycznie, szanowni państwo, gdybyśmy tak wzięli model produkcji kanabinoidów, to teoretycznie nie powinno być tego przyzwyczajenia. W praktyce, muszę państwu powiedzieć, jest. Czyli ta idiosynkrazja, to przyzwyczajenie organizmu do substancji podawanej z zewnątrz, nieprodukowanej przez sam organizm, gdzie są mechanizmy regulacyjne, podawanej z zewnątrz, występuje. W związku z tym, podając długoterminowo oleje CBD, należy, myślę, że po pierwszym miesiącu, to jeszcze nie, ale po około 3 miesiącach, pół roku i roku stosowania, zwiększać dawki oleju CBD. Można również stosować przerwy. Jeżeli państwo jesteście usatysfakcjonowani, wyrównaliście swoje jakieś problemy zdrowotne poprzez suplementację, to można sobie zmniejszyć tą dawkę oleju CBD, stopniowo, pomalutku odstawić go, niech ten organizm się wyreguluje, szczególnie w okresie letnim, i później sobie zwrócić, na przykład we wrześniu czy w październiku, z powrotem do podawania oleju CBD na okres jesienno-zimowy. Wtedy, w tym czasie jesienno-zimowym, ten nasz organizm jest najbardziej narażony na wpływ środowiska, słaby, ma słabą odporność, więc to jest dobry moment. Tu jest pytanie o nazwy do konopi. Niektóre nazwy są potocznie używane. My mówimy tutaj o konopi siewnej. Ja osobiście nie spotkałem się z nazwą konopi lekarskiej. Mogę się domyślać tylko, że chodzi o jednak konopię indyjską. Praktyczny element, jak stosować olej CBD. Ja osobiście polecam zaopatrzyć się w 3 różne smakowo i powiązane z innymi ekstraktami olejki, bo one nam pomogą w uregulowaniu rytmu dobowego. I teraz zwróćcie państwo uwagę, zaczynamy od stosowania jednej kropelki 3 razy dziennie, czyli mamy kropelkę oleju CBD Power rano, kropelkę oleju CBD do obiadu i relaks z melatoniną na noc. Nie musicie państwo tak tego robić. Możecie państwo sobie kupić jeden rodzaj. Jeżeli, nie wiem, chcecie obserwować reakcję swojego organizmu po podaniu full spektrum kanabinoidów bez aszwagandy i melatoniny, zacznijcie od klasika. Ważne jest, żebyście stosowali cierpliwie taki czas stosowania oleju CBD, kiedy uważam, że naprawdę warto. I to powiem państwu, że bez względu na to, czy ktoś będzie miał hura entuzjastyczne opinie, czy na przykład stwierdzi, że to nie miało sensu, to i tak z perspektywy mnie jako fitoterapeuty uważam, że raz w roku, czy raz na 2 lata zastosowanie takiej 3-miesięcznej suplementacji olejów CBD powinien każdy z nas sobie zrobić. Profilaktycznie, po prostu, żeby uruchomić system endokannabinoidowy i suplementować te substancje. Techniczna rzecz, szanowni państwo, dla osób, które biorą leki, które są metabolizowane w wątrobie. To jest temat trudny. Jak macie państwo wątpliwości, możecie po prostu wziąć i przeczytać ulotkę leku, który bierzecie. To jest też dowód na to, że kanabinoidy są substancjami o silnym wpływie na nasze zdrowie. Znaleziono szlaki metaboliczne ich rozkładu w organizmie, tak? No bo jak każda substancja, nawet ta produkowana przez nasz organizm, ona jest produkowana, rozkładana, znów produkowana i tak dalej.
I jeżeli macie Państwo lek, który jest metabolizowany w wątrobie w systemie według tej prostszej nomenklatury cytochromu P450, to nie chodzi o to, żeby nie zakazać brania oleju CBD czy leku, broń Boże, do tego nie zachęcam, a już na pewno nie odstawiać lek, bo to może zrobić pacjent pod kontrolą lekarską. I to mówię również dlatego, że są takie leki, których odstawienie może być niebezpieczne, więc tu duża ostrożność, naprawdę nie bawcie się w takie rzeczy. I tak jak zachęcam do stosowania ziół w suplementacji i w leczeniu i uwielbiam to naprawdę, to też dużą ostrożność w stosowaniu silnych substancji chemicznych, czyli leków, bo to wpływ tych substancji na nasz organizm może być nie tylko wtedy, kiedy je stosujemy, ale również wtedy, kiedy je odstawiamy. Więc tu ostrożnie. Jeżeli mamy dwie substancje, które są metabolizowane w tym samym miejscu, czyli lek i olej CBD jest metabolizowany w tym samym miejscu, to może się okazać, że jeżeli stosujecie olej CBD u takiej osoby, to można zmniejszyć ilość CBD albo zmniejszyć ilość leku i to powinien zrobić lekarz. Obserwujecie zatem reakcję organizmu. Tutaj jest wiele grup leków, które są w ten sposób metabolizowane. Mówimy tutaj najczęściej o silnych lekach, tak, których, nie wiem, pacjent może się obawiać. Więc jak zobaczycie, że gdzieś tam jest metabolizowany w wątrobie, to ostrożnie doczytajcie, zapytajcie lekarza, czy to jest właśnie to miejsce, gdzie olej CBD i ten lek mogą być metabolizowane. I nie chodzi tutaj na to, że olej, jeszcze raz mówię, olej negatywnie wpływa na lek i coś się tam zmienia i on inaczej działa. Nie. Chodzi o to, że może być wyższa dawka leku we krwi u osoby, która bierze olej CBD. Czyli powtarzam, może być wyższy poziom substancji aktywnych leku u osoby, która bierze olej CBD. I wtedy wystarczy zmniejszyć dawkę leku na czas podawania oleju CBD. W ten sposób też w farmakoterapii musimy zwracać uwagę na metabolizm leków przy podawaniu innych substancji, na przykład oleju CBD. Połączenie, pani Zofia pisze, ashwagandha. No nie zawsze ashwagandha była na wyciszenie organizmu. Jakby rolą ashwagandy nie jest wyciszenie organizmu. Stąd ashwagandha jest takim adaptogenem, nazwijmy to, czyli my możemy pomyśleć o wyciszeniu, czyli że organizm sobie łatwiej daje radę w sytuacjach stresujących. Czyli jest taki wyluzowany, można by powiedzieć. No, może rzeczywiście można to nazwać wyciszeniem. Więc ashwagandha ma tutaj rolę taką regulacyjną. My tego stresu chemicznego i stresu takiego zwykłego i różnych lęków i problemów mamy bardzo wiele, środowisko nam ich dostarcza, więc połączenie oleju CBD z ashwagandą ma rzeczywiście pozwolić nam szybciej, lepiej reagować na problemy. Czy jest planowana produkcja oleju CBD o większej wartości? Na razie nie. Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. 20 i 30% ekstrakty to już są tak gigantyczne dawki, że podawanie ich w tak dużych ilościach, no to już są takie naprawdę trudne przypadki. Ja myślę, że te nasze spotkania z Państwem i te dolegliwości, które mamy wspólnie, naprawdę wystarczą na 10%. I można po prostu podać większą, czy częściej podać olej CBD. I będzie taki sam efekt. Chodzi o to, że jak podamy jedną kroplę 10%, to jest określona ilość substancji aktywnych. Jak podamy 10 kropli 10%, to dostarczamy po prostu więcej tych kanabinoidów. Więc można sobie spokojnie zwiększać dawkowanie i regulować
i bezpieczniej jest stosować, a kanabinoidy są silnymi substancjami aktywnymi, bezpieczniej jest regulować organizm zaczynając od mniejszych dawek, a nie tych dużych. Także rzeczywiście 20 i 30% w niektórych firmach są promowane, że one są takie rewelacyjne, ale naprawdę to już są duże dawki kanabinoidów i nie są one aż tak potrzebne. Może będą, tak. Jakby ktoś z Państwa chciał, to jest też, proszę zwrócić uwagę, decyzja finansów. Ekstrakty 30% są potwornie drogie, więc no to też nawet w produkcji. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, że jak chce się mieć, a w Naturday mamy wspaniały, szeroki wachlarz produktów, to powiem szczerze, ja osobiście wolę mieć wiele narzędzi, dzięki którym łącząc je potrafię leczyć pacjentów naprawdę fajnie i skutecznie, naturalnymi sposobami, niż uderzać bardzo silnymi tego typu rzeczami, jak na przykład 30% olej CBD. Tu bym się wstrzymywał naprawdę. Tym bardziej, że proszę się nie gniewać, szanowni państwo, ale 30% olej CBD powinni stosować już naprawdę ludzie, którzy się na tym znają. No to dla kogo te kanabinoidy? Więc zobaczcie, jak szeroka grupa osób może je stosować. I nie ma się co dziwić, że one są takie popularne w sklepach internetowych, w aptekach i nawet lekarze o tym rozmawiają. Bo mamy tak, ból, osoby starsze z chorobami otępiennymi, sportowcy, bo tam mamy stany zapalne, dzieci szczególnie ze spektrum autyzmu, ADHD, cały okres rekonwalescencji, obojętnie czy to był COVID, onkologia, czy inne rzeczy, fibromialgie, zespół jelita drażliwego, czyli wszystkie te różne dolegliwości takie nieswoiste, łuszczyca, ból, stan zapalny. No słuchajcie, stan zapalny towarzyszy prawie każdej chorobie metabolicznej, urazom, chorobom autoimmunologicznym. Lęk, depresja. Dla osób, które chcą wzmocnić układ odporności i dla osób z chorobami nowotworowymi, i tu jest bardzo ważne, że to są osoby, nie że ktoś przychodzi i wydaje mu się, że ma chorobę nowotworową i leczy sobie chorobę nowotworową, podkreślam, dla osób, które są pod kontrolą lekarską i tutaj to wspomaganie jest stosowane w sposób przewidywalny. Podsumowując, szanowni państwo, temat będziemy przypominać, bo jest naprawdę bardzo popularny i ja zachęcam państwa do popularyzowania tematu full spektrum olej CBD. Popularyzowanie. Naprawdę to jest temat kapitalny, bardzo duży wpływ i jest moda po prostu na ten temat, więc myślę, że warto. CBD zostało zbadane w latach 40. XX wieku, czyli kanabidiol jako jeden z wielu kanabinoidów całej grupy. Udowodniono jego działanie przeciwutleniające, czyli w dzisiejszych czasach w środowisku zanieczyszczonym, kiedy tych substancji chemicznych wokół nas jest niezliczone ilości. Znaczy, dzisiaj rozmawiałem z pacjentem na ten temat i tłumaczyłem mu, że 100 lat temu nasze babcie jadły sobie chlebek z kwaśnym mlekiem, jakieś ziemniaczki i słonina. I żyły sobie raczej, nawet jak była rewolucja przemysłowa, to tych substancji nowych, słuchajcie, z jakimi ten nasz organizm się spotykał, było naprawdę niewiele. Teraz, gdzie się obrócicie, codziennie spotykamy się z setkami nowych substancji chemicznych. Weźmiecie, kupicie sobie jakieś ciasteczko w jakimś sklepie. Wczoraj kupiliście sobie jakąś szyneczkę z jakiejś tam produkcji, albo nowy proszek, albo nowy kosmetyk, albo nie wiem, płyn do mycia naczyń. Słuchajcie, gigantyczne ilości nowych substancji chemicznych. I ten nasz organizm głupieje. On z tym wszystkim musi sobie poradzić. On sobie musi tak, wpadło coś do organizmu, ja muszę sprawdzić, aha, to jest taka substancja, to teraz muszę sprawdzić, a to się chyba metabolizuje trochę w wątrobie, trochę w nerkach, to się tak wydala. No dobra, ale to, na to wszystko jeszcze cały układ genetyczny ma pieczę,
Więc u jednych pewne regulacje są włączone, bo są starsi, a u innych nie, bo są młodsi. No masakra, słuchajcie, więc ta cała fabryka biochemiczna potrzebuje wspomagaczy, czyli substancji przeciwutleniających. I CBD do nich należy. Ma właściwości przeciwzapalne. Uwaga, może być polecane osobom w każdym wieku, zarówno zdrowym, jak i chorym. I co najważniejsze, pamiętajcie, że to jest wzorzec suplementacji, czyli uzupełniania tego, co nam w środku brakuje. To trochę tak jak witamina D3. Też powinna być suplementowana regularnie i do czasu w dużych ilościach, szczególnie u osób narażonych, szczególnie u osób starszych, tak, z różnymi dolegliwościami. Co ważne, Full Spectrum My Life jest pełne spektrum substancji aktywnych. Jest tam no, około 500 różnych substancji aktywnych. Są na to badania i certyfikaty. Jest certyfikat zawartości kanabinoidów z wyszczególnioną zawartością poszczególnych kanabinoidów. Proszę bardzo, jak kogoś to interesuje, może się zwrócić do firmy o udostępnienie. I jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo, warto rozmawiać o stosowaniu CBD z lekarzami. Jest to temat bardzo modny. Farmaceuci, lekarze zaczęli się tym interesować i ja to podkreślam. Nie bójcie się rozmawiać na ten temat z lekarzami. Gdyby CBD i konopie to było coś zupełnie obcego dla naszego organizmu, ale nie jest. My mamy nasze konopie w środku, bo my je produkujemy. Można by tak żartobliwie powiedzieć, więc my je po prostu uzupełniamy. Także nie bójcie się rozmawiać na ten temat. Polecajcie, bo widzę, że jest bardzo modny temat i fajnie działa. Naprawdę fajnie działa i można go bardzo fajnie łączyć z różnymi ziołami, roślinami i olejem omega-3. Tyle, szanowni państwo, przypominajki. Full spektrum olej CBD. Temat naprawdę rzeka fajny i pozytywnie wpływający na zdrowie naszej skóry i pozytywnie wpływający na zdrowie reszty naszego organizmu. Mam nadzieję, że zachęciłem państwa do tego, żeby zdrowo się odżywiać i suplementować kanabinoidy. Zachęcam do tego. Fajne są naprawdę i bardzo dobrze smakują. Tam jest ta równowaga smaku i jakości i terpenów, także zachęcam. I ostatnia rzecz. Przypominam, szanowni państwo, że osoby, które są obecne na webinarze, otrzymają na mail link do polecania czy rejestracji się w Naturday, żeby mogły sobie skorzystać od razu z tych produktów. Także to jest pewna nowa funkcja, którą będziemy popularyzować. Także zachęcam państwa również do tego, żeby od razu skorzystać z tych ekstraktów, które mamy do dyspozycji, nie zwlekać. No i też osoby, które są już dłużej w Naturday, zachęcam do tego, żeby polecały ekstrakty konopne Full Spectrum, bo naprawdę bardzo fajny produkt i bardzo modny. Pięknie dziękuję, szanowni państwo, za uwagę. Życzę fantastycznego wieczoru, spokojnego. No i mam nadzieję, słuchajcie, że ta piękna, złota jesień w Polsce będzie długo, bo jak ostatnio trochę zimniej było, to stwierdziłem, że fajnie byłoby jednak, żeby dłużej potrwało. Natomiast w środę zapraszam, kto z państwa chce, do Kalet. Tydzień temu, jak przyjechałem, ja nie wiem, słuchajcie, co tam jest, jaka tam jest wspaniała przyroda, ile tam jest różnych olejków z ziół, nawet w okresie jesiennym po prostu wysiadam z samochodu w Kaletach i tam tak pięknie pachnie lasem, ziołami, trawą, że to jest nieprawdopodobne. Także zachęcam, słuchajcie, na piękne jesienne spacery nad jeziorem w Kaletach i do rozmów na temat zdrowia i do konsultacji. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i zapraszam.